Lokalni artyści, społeczni działacze i pasjonaci. Wśród nich strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy spieszą z pomocą innym ludziom i pomagają lokalnym mieszkańcom. Zawsze gotowi na współpracę i nowe wyzwania. 9 zasłużonych mieszkańców gminy Żarów zostało uhonorowanych statuetkami Złotych Dębów. Te najwyższe gminne odznaczenia odebrali podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa w piątek 27 maja. Złote Dęby to najwyższe gminne odznaczenie przyznawane w Żarowie od 18 lat. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyło 9 szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Żarów. Otrzymali je Józef Wacławowicz, Miejskie Koło PTTK Żarodreptaki, Maria Markiewicz. I dziękuję osobom, które zgłosiły mnie do tego odznaczenia, ale dziękuję również słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo gdyby nie oni, nie byłoby tego uniwersytetu. A chciałam Cię pochwalić, że jest nas bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy 190 prawie osób. Piotr Krawczyk, Ryszard Pawlik, Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnie, Jacek Kaletowski, ksiądz Paweł Szajner oraz Piotr Jaskulski. Dzisiejszy dzień to oczywiście dzień uroczystej sesji, uroczystości, które się właśnie odbywają, ale również szczególny dzień w naszym kraju, szczególny dzień dla samorządu. Otóż przed 26 laty, właśnie w tym dniu, odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. I od tego czasu jest to święto wszystkich samorządowców. Więc pozwólcie Państwo, że tu z tego miejsca złożę życzenia bardzo serdeczne wszystkim byłym samorządowcom, tym, którzy są samorządowcami i tym, którzy nimi pozostaną. Oświetło naszej młodzieży i pięknie występujących, tej najmłodszej młodzieży. Dużo zdrowia, dużo radości, wszystkiego dobrego i dla naszych laureatów, wszystkich samorządowców. Dziś święto Żarowa. W tak szczególnym dniu właśnie Dnia Samorządowca ma podwójny wymiar. Jest to czas, kiedy możemy podsumować, możecie Państwo podsumować, wręczając między innymi te wyróżnienia wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego, że Żarów jest gminą wyjątkowo pięknie rozwijającą się, wyjątkowo pięknie modernizującą się i myślę, że to jest w historii Żarowa najlepszy czas, ale to, żeby tak Żarów wyglądał, żeby dzisiaj tak to miasto wyglądało pięknie, co mieliśmy okazję przyjeżdżając tutaj podziwiać, żeby miało takie wspaniałe rezultaty w rozwoju gospodarczym, prawie zupełny brak bezrobocia, rozwój wielu różnych dziedzin, usług, produkcji przemysłowej w strefie i nie tylko, to pewnie trzeba było tych ostatnich 20 kilka lat ciężkiej pracy wszystkich samorządowców, którzy tu w Żarowie realizowali swoje aspiracje, ambicje i realizowali się na rzecz właśnie tej wspólnoty żarowskiej. Im wszystkim serdecznie gratuluję. Ale jestem tu również dlatego, że Żarów jest częścią aglomeracji wałbrzyskiej. To jest taki projekt, który stworzyliśmy wśród 22 gmin 4, prawie 5 lat temu, z takiego poczucia, że nikt lepiej o nas zadbać nie może, jeśli sami nie zawalczymy o naszą przyszłość. I zarówno jeśli chodzi o piękny kraj, piękne województwo dolnośląskie, jak i wiele różnych środowisk współpracuje z nami, to jednak najważniejsze jest to, żebyśmy my tu, nie we Wrocławiu, nie w Warszawie, dbali o to, aby cały ten region na południe Dolnego Śląska rozwijał się szybciej, lepiej niż do tej pory. Te wszystkie deklaracje, obietnice, projekty, które Państwo, my razem złożyliśmy, już teraz zaczynają się realizować, zarówno jeśli chodzi o środki unijne i nie tylko, ale dzisiaj i one się zrealizują, zarówno żłobek, termomodernizacja, rewitalizacja, mamy na to pieniądze, właśnie wspólnie wywalczone, ale tak naprawdę już dzisiaj myślimy wspólnie o tym, co będzie za kilka i kilkanaście lat. Musimy wspólnie zadbać o to, żebyśmy byli
najlepszą częścią, najpiękniejszą, najbardziej rozwiniętą i jednocześnie dającą najlepsze warunki do życia na Dolnym Śląsku. I to jest nasz cel w tym kolejnym kroku rozwoju naszego porozumienia właśnie samorządowców. Gratuluję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na ręce Pana dla wszystkich samorządowców i Państwu, mieszkańcom Żarowa, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Będziemy razem współpracować. Dziękuję bardzo. Odkąd pamiętam, zawsze stała na toaletce obok lustra. W białych baletkach wychylona, w powietrzu uniesiona nóżka. Nudziła się wśród bibelotów, kurz wyłapując w suknię złotą i tylko czasem perski dywan czasem mi puszczał perskie oko. Laleczka z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin. Nie miała mamy ani taty i nie tęskniła ani. Szanowni Państwo, nisko się kłaniamy i dziękujemy, że dziś podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa mogliśmy być z Państwem razem. Państwo burmistrzowie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wszyscy goście. Najpierw pokłonimy się laureatom, dzisiejszym osobom. Kiedy słuchaliśmy laudacji, tak sobie myślałam, że zazdrościmy Państwu jako gminie takich przyjaciół, takich wyjątkowych osób, bo Wy jako samorządowcy wiecie najlepiej, że z takimi osobami, tak pozytywnie nastawionymi do świata, do codzienności, można właśnie tę codzienność, to życie mieszkańców codziennie chcieć ulepszać, prowadzić jeszcze lepiej, podejmować ważne decyzje i brać odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje z tego wynikające. Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym dniu, tak, laureatom i tych nagród Rady Miejskiej Żarowa, ale również Młodzieżowej Rady, bo to są wyjątkowe nagrody od młodzieży, a także Państwu samorządowcy na ręce Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, składamy serdeczności, kłaniamy się Państwu i życzymy, żeby wszystkie sukcesy, te nawet najmniejsze, dawały Państwu siłę, wytrwałość, ale także cierpliwość do tej Waszej codziennej pracy na rzecz i dla mieszkańców. Wszystkiego dobrego. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen uns im Namen des Bürgermeisters der Stadt Lohmar und im Namen aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lohmar ganz, ganz herzlich für die Einladung bedanken. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, chcielibyśmy bardzo w imieniu swoim i w imieniu Burmistrza miasta Lohmar podziękować za zaproszenie. Die Einladung nicht nur zu den Żarower Tagen, sondern zu vielen interessanten Gesprächen, zu vielen interessanten Besuchen und zu einem sehr gelungenen und ausgefallenen Programm. To jest zaproszenie nie tylko na Dni Żarowa, ale również zaproszenie na wiele różnych spotkań, na wiele różnych imprez, w których możemy brać udział. Wir kommen sehr, sehr gerne hierhin, nicht nur als Gäste, sondern mittlerweile als Freunde und das macht uns besonders glücklich. My przybywamy tutaj nie tylko jako przedstawiciele, ale przybywamy tutaj również jako przyjaciele. Wir freuen uns deswegen auch sehr, dass wir in diesem Jahr Kinder aus Lohmar und aus Eppendorf und aus Frankreich mit nach Żarów bringen können und dürfen uns dafür ganz, ganz herzlich bedanken, dass Żarów in diesem Jahr die Jugendfreizeit in Polen organisiert, sodass die Kinder auch die Möglichkeit haben, diese wunderbare Region, diese wunderbaren Programmpunkte und diese wunderbaren Leute kennenzulernen. W szczególności cieszymy się z współpracy młodzieży, dlatego że w tym roku młodzież polska, niemiecka i młodzież francuska będzie gościć właśnie w mieście Żarów i młodzi ludzie będą mieli możliwość poznania regionu, poznania tutejszej historii, poznania wielu wspaniałych ludzi. Denn neben Leuten, die sich dafür engagieren und die dafür Entscheidungen treffen, sind die Jugendlichen die, die das in Zukunft weiterführen werden. I mamy nadzieję, że właśnie młodzi ludzie, którzy angażują się w te spotkania, będą dalej prowadzić współpracę i partnerstwo naszych miast. Wir dürfen auch ein kleines Geschenk übergeben an den neu im Amt seinen Vorsitzenden des Stadtrates. Mamy również malutki prezencik dla nas nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Und dürfen als äußeres Zeichen der Verbundenheit einmal pieksen. I taki malutki znaczek jako współpracy z Niemcami, takie właśnie odznaczenie polsko-niemieckie. Au. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Dziękuję bardzo. Swoje odznaczenie, statuetkę Maciusia za wielkie oddanie i zaangażowanie się w sprawy dzieci i młodzieży przyznała również Młodzieżowa Rada Miejska. Powędrowała ona do Anny Dziedzic, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie i tak jak już wcześniej tutaj powiedziałam dziewczynom, większości naszym absolwentom, ten Maciuś będzie stał u mnie na honorowym miejscu. Jeszcze chciałam tutaj wszystkim Państwu powiedzieć, że te wszystkie projekty, które tutaj Paulinka Państwu przytoczyła, chciałam zwrócić uwagę, że to nie jest moja praca indywidualna. Mam to szczęście, że pracuję w wyjątkowej szkole z fantastycznymi nauczycielami i to zawsze jest nasza praca zespołowa. Dlatego bardzo dziękuję za tego Maciusia w imieniu nie tylko swoim, ale wszystkich moich koleżanek i kolegów, którzy razem ze mną pracują w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Oraz Macieja Synówki, inicjatora powstania Rady Dziecięco-Młodzieżowej w Żarowie i pierwszego przewodniczącego oraz burmistrza Młodzieżowych Radnych oraz byłego trenera Urszuli Radwańskiej. Droga młodzieży, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Najprawdopodobniej nie znamy się wszyscy osobiście, ale mamy więcej wspólnego niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Podobnie jak Wy teraz, także byłem członkiem Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie. Pamiętam wyraźnie początki, pierwsze wyzwania i niesamowite uczucie towarzyszące w podejmowaniu ważnych dla moich rówieśników decyzji. Pamiętam, jak podczas jednego z posiedzeń Rady bardzo chciałem zostać burmistrzem, ale się do tego nie chciałem przyznać. Gdy nadszedł moment zgłaszania kandydatur i wszyscy baliśmy się, aby się zgłosić, pomogły nam słowa Marka Michalaka. Powiedział: nie możecie się bać, w amerykańskiej kulturze chętni od razu by się zgłosili. No i się zgłosiłem, zostałem burmistrzem Rady. Ta sytuacja przez długi czas towarzyszyła mi w moim życiu i pomagała mi w trudnych momentach. Tego Wam życzę, abyście zawsze z dużą odwagą podążali za swoimi marzeniami. Zgodnie z hasłem, cokolwiek możesz sobie wyobrazić, możesz osiągnąć. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych na które mam chęć? Za to co dnia muszę zmagać się sam z górą nuty, gdzie smak dawno wywiał już wiatr. Zakazany owoc głównie krąży mi nad głową, zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok, choć już czułem ten smak. Być kobietą, być kobietą, marzę często będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, kłamać, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. Ach, najczęściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.